Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Let's Minecraft. Dzisiaj... Czekajcie chwilkę. Dobra. Dzisiaj pokażę wam, jak udekorowałem ten domek. Oczywiście on nie jest... No żal, tego nie zrobiłem, tak? Najważniejszego. To też się dorobi tu. Zrobiłem tak prowizorycznie i jeszcze nie do końca ten domek. No tutaj będzie zejście do kopalni. Tutaj na razie się przytapia mi kamień, który wyłożę na górze, która też jest nieskończona, ale jest. Zastosowałem tutaj oryginalną metodę. Mam nadzieję, że nikt jeszcze nie stosował takiej metody, zobaczcie. Nie no, już stosowali na 100%, ale dość oryginalna, jak wszystkie idą w tamtą stronę, są wypukłe, tutaj jest wklęsła. Myślę, że to nawet może się prezentować, tylko że na razie zewnętrznie nie wygląda to imponująco. Tutaj będzie jeszcze jedno łóżko. Właśnie teraz ruszamy w poszukiwanie wełny. I będzie jedno łóżko i taki baldachim. Tutaj będzie drewno jeszcze. I balkonik sobie skończę. Muszę najpierw szkło. Tutaj będzie jakieś pole małe. No i myślę, że to tyle z tego wszystkiego. Zobaczcie, łącz z drzwiami. Patrzcie. No i to najbardziej dołujące, bo tak ładnie myślałem, że będzie. Zrobiło się tak... No proszę. Nie robi to imponującego wrażenia. Ale te schody ładnie robią w nocy. Tam będzie jakiś daszek, taki, nie wiem, taki wchodzący w górę może. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Ruszamy w poszukiwaniu wełny, bo wełna teraz jest cennym budulcem. Ale wezmę sobie trochę liści. Wolniej się liście dobiera, załóżmy. Wezmę sobie pustaka. 8. No dobra. Dobra. Brązowa owca. Kurczę, co ja robię? Zacząłem odchłonić. Znowu owieczkę. I bi. Sobie krowę chcę ogodzić, tak? Super jestem. Dobra, chodź. Ile dałaś? 2. Nie jestem podekscytowany. Znowu brązową owieczkę trudno spotkać. Jak było łatwiej, to jest trudniej. Teraz trzeba jeszcze trochę owiec znaleźć. To ja może teraz przyspieszę czas, żeby wam trochę szybciej spłynęło. I wejdziemy się... No dokładnie za chwilę, tylko przyspieszę. Na tą górę chciałem wam w szczególności zwrócić uwagę. Bardzo ładna góra za mną. Już się osiedliłem, a nie widziałem jej wcześniej. Tak to bym się tam osiedlił pewnie. No cóż, żałuję, ale... Jak się rozładowałem, to raczej nie mam co płakać już. Tam też coś zrobię na 100%. Jestem znany z takiej kreatywności wielodomowej, że nie lubię... mieszkać w jednym miejscu. To znaczy lubię mieszkać w jednym miejscu, ale lubię mieć wszędzie zapewnioną kontrolę. Najlepiej, nie wiem dlaczego, ale w bliskich odległościach od siebie to jest też zaskakujące trochę, bo jak się buduje domy, to jeden od drugiego trochę oddalony, żeby był. A ja lubię bezpieczne odległości. To trzeba najpierw... Nie no, zależy z której strony.
Przytopiło nam się tutaj trochę kamienia. Będzie za dużo oczywiście, ale to przyda się na kiedy indziej. Ojej, dobra, już jeden marnowany w błoto, to tak... Nie no, nie będzie za dużo. Tam widziałem węgiel, ale... Nie chce mi się do niego sięgać, węgla jest wszędzie pełno, kurczę. Dobra. A więc tutaj coś będzie też można zrobić. Teraz zrobimy... Aha. Nie zrobimy. Kurczak! Jemy! No, porkczuk. Dobra. Trzeba polecieć po drewienko. No, jedno drzewko zetniemy, takie jakieś małe, bo więcej na razie jest niepotrzebne. Tak. Te sezonki jeszcze wrócę. Kiedyś. Tak to była groźba, odgrażam się, że wrócę po te sezonki. Mam już i tak 5, to jest dość sporo. No to... Na końcu skończę. Ja myślę, że 2 spokojnie wystarczą. No tak. Twierdzę, że może się nawet... przydać... O. No to zrobimy tak i tak. Nie mamy taki jakiś prowizoryczny baldachim, bo miało wyjść pięknie po prostu. Co ty miał wyjść, a wyszło? Nie powiem co. Zabroniono mi używać takich słów. Nie wzbroniono, ale... Co? Przyśpimy się w łóżeczku. Nikt tam nie wparuje. No to będzie... Aha, jeszcze wam nie powiedziałem. W kolejnym odcinku przekonacie się... O, nie no, nie w kolejnym jeszcze. Ale w którymś tam odcinku przekonacie się, jaką modyfikację wgrałem. Bardzo fajne. Będę wgrywał co jakiś czas modyfikację, ale najpierw muszę po prostu skończyć ten domek. A więc trzymajcie się, do zobaczenia.